Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Colin McRae Rally 2. I po ostatniej wpadce w rajdzie Finlandii kontynuujemy nasze mistrzostwa. Tym razem przed nami rajd Grecji, w którym spróbujemy zrehabilitować się za te ostatnie niepowodzenia. Co tam się wydarzyło, to szkoda gadać. Kompletna klapa. Co prawda zajęliśmy szóste miejsce, to znaczy piąte miejsce. I pozwoliło nam to iść dalej. 2 punkty zdobyte. No ale ja sobie zdecydowanie zakładałem zwycięstwo w rajdzie Finlandii. A tu o pierwsze zwycięstwo, to mam nadzieję, że już powalczymy w tym rajdzie Grecji, który zbliża się. Patrzę sobie oczywiście na tą pogodę. No w rajdzie Grecji nic nas nie powinno raczej pogodowo zaskoczyć. Raczej powinno być cały czas słonecznie. Wpisuję sobie od razu miejsca odcinków, żeby później to porównywać. Także pierwszy odcinek to jest miejsce Kivoto, drugi odcinek Kalabaka. W rajdzie Finlandii to nam się powtórzyły chyba 2 odcinki z tego co pamiętam. Pierwsze 2 odcinki sobie spisałem już po nagraniu. I tam pierwszy odcinek był Mikkeli. I tak samo Mikkeli było na 4. odcinku. I podobnie było, jeśli chodzi o 5. odcinek i 5. i 8. Czyli Kemijärvi. Także zobaczymy, jak to będzie w rajdzie Grecji, czy tu się coś powtórzy, czy się nic nie powtórzy. Nawierzchnia oczywiście 100% szutrowa. Idziemy do ustawień naszego Seata. I tą siłę hamowania tylko sobie lekko na razie tu wystawię. I zobaczę po pierwszych 2 odcinkach, bo może w ogóle wrócę do ustawień, żeby to było z powrotem na połowie. No i dobra. Tutaj dalej już nic nie ustawiamy, naprawy nie mamy, zaczynamy rajd. No zdecydowanie zakładałem sobie to, że w tym rajdzie Finlandii uda nam się wygrać. Niestety zdobyliśmy tylko 5. miejsce. Co ja uznaję osobiście jako porażkę. Ale przed nami rajd Grecji, myślę, że może i nawet troszkę łatwiejszy. Że nie jest tak łatwo wypaść całkiem poza trasę. I zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ten rajd Finlandii oczywiście on nie był jakiś bardzo zły. No z tym, że tych parę wypadnięć poza trasę. Później problemy z wyjechaniem pomiędzy tych drzew. No spowodowały to, że straciliśmy jednak zbyt dużo czasu. No i ostatecznie zamiast z walki o pierwsze miejsce skończyło się na 5. miejscu. Także sprawa skomplikowała się już na samym początku. No i musimy próbować odrabiać w kolejnych rajdach. Teraz ten rajd Grecji przed nami. No już jak możemy zauważyć, że sama taka jazda bez fajerwerków to nam nic nie da. Bo już około 4 sekundy straty. Tu trzeba wznieść się na swoje wyżyny. Ja mam tylko nadzieję, że na tym poziomie ekspert to Colin McRae nie będzie wymiatał we wszystkich rajdach. Bo jak on tu będzie wymiatał, no to nasze szanse na zdobycie mistrzostwa drastycznie maleją. A jeśli to będą różni zwycięzcy na poszczególnych rajdach, no to jeszcze tam jakieś szanse mamy. Na razie dalej naszym celem jest zdobycie mistrzostwa. Natomiast po wynikach w rajdzie Grecji już będziemy mądrzejsi. Bo jeśli tutaj no
nie zajmiemy jakiegoś wysokiego miejsca, a najlepiej to oczywiście jakbyśmy wygrali, no to już będziemy wiedzieć, na co możemy jednak liczyć. Ale jakaś jak będzie duża strata po tych dwóch rajdach, no to do założenia trzeba sobie będzie zmienić. No na razie idzie dobrze, można tak powiedzieć. Tylko że pierwsze dwa odcinki w rajdzie Finlandii też szły dosyć dobrze. Dopiero później się zaczęło babrać. To znaczy ten rajd właśnie, o to chodzi, że on był dosyć dobry. No tylko że po prostu, no każde wypadnięcie tam z trasy, no to jest automatycznie powiedzmy te 5, 6, 7 sekund straty, no i to już jest wtedy strata nie do odrobienia praktycznie na tym poziomie i z moimi umiejętnościami. Ja to przynajmniej tak widzę. Tutaj wyniki pierwszego odcinka, czas 3.11, to jest około no 1,5 sekundy straty do Tomasa Rajstrema. Co ciekawe, Colin McRae jest na trzecim miejscu. Także dobrze dla nas. No dalej oczywiście Tommi Mäkinen, później Markus Gronholm. I na szóstym miejscu Freddy Lua na razie. Później już troszkę większa jest strata, 7 i 8 miejsca. Także nie zatrzymujemy się. Jedziemy dalej, odcinek drugi. Ten pierwszy odcinek oczywiście bardzo ładnie poszedł, bez jakiejś większej wpadki. Praktycznie bez żadnej wpadki. Ale też bez jakichś fajerwerków. Ten Rajstrem. Oj. To jest chyba jego ulubiony rajd, bo on chyba w poprzednim sezonie, jak graliśmy na średnio zaawansowanym, to też tutaj wymiatał w tym rajdzie Grecji. Z tego co pamiętam. Teraz też jedzie bardzo dobrze. No i tak jak wspominałem, tutaj każdy najmniejszy błąd to jest strata cennych sekund, które później jest bardzo ciężko odrobić. Tutaj w najlepszym wypadku wtedy trzeba już jechać tak bezbłędnie, żeby tylko tej straty nie powiększać. No bo na ten moment się wydaje, że ciężko tu jest coś odrabiać. Są oczywiście te międzyczasy, gdzie coś tam można odzyskać. No ale 7-8 sekund straty i się robi naprawdę problem. Czwarte miejsce na razie. Troszkę za bardzo mnie chyba wynosi na tych wszystkich zakrętach. Teraz akurat troszkę odrobiliśmy. Będę sobie musiał porównać też, jak to było w poprzednim sezonie. Kto w jakim rajdzie sobie dobrze radził. Ale wydaje mi się, że ten Rajstrem to on właśnie wygrał w rajdzie Grecji. A to by świadczyło o jeszcze mniejszej losowości praktycznie. Z jednej strony to jest fajne, bo wiadomo, że każdy może mieć tam swój jakiś ulubiony rajd. To by akurat się wtedy zgadzało. No i jak to się skończyło? No niestety 4 sekundy straty prawie. Trzecie miejsce na tym odcinku. Co ciekawe, drugie miejsce zajął
Harry Rovanpera. Także dosyć to jest taka ciekawostka. No oczywiście Rajstrem na pierwszym miejscu jak zwykle dobrze pojechał. No i jego przewaga zdecydowanie urośnie. Także wyniki póki co rajdu po dwóch odcinkach. No to mamy już ponad 5 sekund straty. No to jest jeszcze taka akceptowalna strata. I około 5 sekund przewagi nad Colinem McRae. Także źle nie jest. Dwa pierwsze odcinki za nami. Przejazdy na razie takie średnie. Czyli ani jakieś zachwycające, ani też jakichś drastycznych błędów nie popełnialiśmy. No pogodowo to tak jak wspominałem tutaj w Grecji raczej nie powinniśmy się spodziewać żadnych opadów deszczu. Pogoda piękna, słoneczna. Spisuję sobie tylko te miejsca, czyli miejsce numer odcinka numer 3 to jest Dodona. A miejsce odcinka numer 4 to jest Kilkis. Ok, odcinki zapisane. Myślę, że tutaj jednak z tą siłą hamowania póki co nic nie będę zmieniał. Przechodzimy do naprawy. Mam nadzieję, że będziemy sobie mogli pozwolić na naprawę wszystkiego. No karoseria zostaje, ale ona nie jest jakoś mocno uszkodzona. Także może być. Jedziemy kolejne dwa odcinki, bo tam w rajdzie Finlandii to już te ostatnie odcinki to tam naprawdę już auto dostawało zdrowo. Także to też trzeba brać pod uwagę, że już tam nawet mi czasu brakowało na naprawę wszystkiego. A to zawsze jednak coś tam później wpływ ma na grę. I na to jak się auto prowadzi, jak się nim jedzie. No teraz fajnie, udało nam się wyjść na prowadzenie w końcu. No w rajdzie Grecji jest to jedyne fajne, że jak się nawet wypadnie poza trasę lekko, to się człowiek tam nie zapląta w jakieś drzewa. Nie utknie na kilka czy kilkanaście sekund, tylko jest w miarę łatwo wyjechać i wrócić na trasę. To była właśnie największa bolączka tego rajdu Finlandii. Ale do rajdu Finlandii to już nie ma też znowu co tak wracać. Bo co było, no to już się nie odstanie. A teraz decydujący jest rajd Grecji. Czy nasza droga do obrony tytułu Mistrza Świata będzie miała jeszcze jakąkolwiek możliwość? I myślę, że tak, no trzeci odcinek bardzo fajnie. 2 sekundy przewagi, oczywiście nad Rajstremem. Cały czas Rovanpera dobrze jedzie, ale on chyba też wtedy jedyne 2 punkty w zeszłym sezonie, jakie zdobył, to właśnie w rajdzie Grecji. Będę sobie to musiał zdecydowanie porównać. Troszkę odrobiliśmy. I na razie to wygląda tak, że dalej mamy 3 sekundy straty. Także wszystko jest bardzo blisko. Bardzo bliziutko. Też ta zmiana auta na pewno miała jakiś tam lekki wpływ. I ogólnie to, że nie grałem około miesiąca w Colina. Wydaje mi się, że dzisiaj już jak gram, to znowu mi się tak dosyć fajnie już tego Seata prowadzi. Także może szkopuł nie leży tylko w wyborze auta. Zresztą tutaj w Colinie akurat nie ma jakichś takich wielkich parametrów dotyczących tych aut. Mamy tam tylko, czy to jest napęd na 4 koła, czy na przód. Ale większość tych
sumie wszystkie te auta WRC, no to mają napęd na 4 koła. Tam jest jeszcze chyba tylko masa, jeśli chodzi o takie atrybuty auta i moc. Coś takiego. I to wszystko mniej więcej jest bardzo podobne. Także jedno auto od drugiego na pewno jakoś mocno nie odstaje. Jakieś tam tylko detale, ewentualnie szczegóły. No ale nawet te szczegóły jakiś tam wpływ na grę może mają. Tutaj ciężko powiedzieć jednoznacznie. No, trzeba troszkę bardziej ryzykować. Jeśli chce się osiągnąć dobry wynik na tym poziomie ekspert, to tutaj trzeba ryzykować. Bo cały czas tak jechać ostrożnie i zachowawczo, no to też się nie da wygrać. Tutaj trzeba w niektórych miejscach po prostu przycisnąć, jak to się mówi. No i teraz już do mety. To jedziemy na pełnym gazie. Ostatni międzyczas na plusie, także 2 sekundy 31 setnych straty. Oczywiście pewnie do Rajtrema. No i cały czas mnie zadziwia jeszcze ten Harry Rovanpera. To jest też zdecydowanie jego rajd. On póki co ma 5. miejsce, co prawda. No ale dobrze mu idzie. My na 2. miejscu za Bacą. To znaczy za Tomasem Rajtremem. A za nami Colin McRae, który ma straty już do nas. O, 12 sekund. Także jeśli uda nam się wygrać z Bacą, to znaczy z Tomasem Rajtremem, to troszkę więcej odzyskamy do Colina McRae. 4. miejsce Markus Gronholm, 5. miejsce Harry Rovanpera i 6. miejsce Tomi Mäkinen. A któryś z naszych kolegów z Seata, jak to wygląda? Aha, 11. miejsce ma Didier Auriol. No i na tym się kończy reprezentacja Seata Cordoby. Także dobrze, kolejne 2 odcinki. Odcinek numer 5 i odcinek numer 6 przed nami. Odcinek numer 5, Smolikas. Odcinek numer 6, Grammos. To miejscowości mi nieznane. Ustawienia niech zostaną takie, jakie są. Dobrze, że chociaż w tej naprawie za dużo nie mamy do naprawy. Teraz nawet sobie możemy pozwolić na naprawę karoserii. I jedziemy, odcinek 5. No tu już się spodziewam, że będzie jeszcze trudniej niż na tych pierwszych 4 odcinkach. Bo te pierwsze 4 odcinki też na pewno są najłatwiejsze z tego względu, że one biorą udział no nawet nie tylko już w tym poziomie średnio zaawansowanym, ale nawet na tym najłatwiejszym poziomie, nowicjuszu. Także myślę, że to też ma wpływ. Że tam jednak skala trudności jest łatwiejsza. No, dobrze, że mnie chociaż cofnęło, bo z
stamtąd, to ja bym szybko pewnie znowu nie wyjechał. Ale zobaczymy, czy to będzie jakaś duża strata. No parę sekund na pewno. 6, 7, 6. No i teraz weź tu coś odrób, człowieku. Wróciliśmy jakoś na trasę. No przez ułamek sekundy się zastanawiałem, czy sobie nie ściąć. No wtedy moglibyśmy troszkę zyskać, ale nie wiem, czy nie wywaliłoby mnie na trasę, a to zawsze znowu tam jakieś parę sekund by mi ucięło. Także wolałem nie ryzykować. Tutaj niestety wypadłem troszkę. Ale nie jest źle póki co. Zobaczymy, które miejsce nam to da i jaka będzie strata. No strata 6 sekund, także dosyć duża. Miejsce 5, no to nie jest takie istotne. No teraz nawet ten czas odcinka jest gorszy niż czas odcinka, który mieliśmy za pierwszym razem, czyli jak jechaliśmy na średnio zaawansowanym. Także to już świadczy o tym, że trochę słabo pojechaliśmy. Natomiast do Colina McRae tak odrobiliśmy 2 sekundy. To znaczy zyskaliśmy nad nim 2 sekundy. No najgorsze jest to, że do tego Radstrema ciągle tracimy. Bo reszta jest w naszym zasięgu. Oni odrobili do nas niecałe tam 3 sekundy, powiedzmy. I teraz sprawa wygląda tak, po 5 odcinku. No nie chcę przesądzać już, ale wydaje mi się, że te drugie miejsce to powinniśmy mieć spokojnie zagwarantowane. Natomiast o pierwsze miejsce, no to będzie, mam nadzieję, walka. Aczkolwiek na ten moment to już jest ile? 12 sekund straty. Także to jest dużo. Aczkolwiek Radstrem też nie jedzie idealnie. Bo gdybyśmy nie wypadli na tym odcinku tam do tego dołu, no to kto wie, jak to by się skończyło. 6 odcinek. Ale miałem powiedzieć tutaj, tylko teraz nie wypaść i lekko mnie wyniosło. Znowu poza trasę. To był krótki odcinek i może nam się uda wygrać.
aczkolwiek wątpię. A udało nam się wygrać. 22 sekundy, 22 setne sekundy przewagi. Także można powiedzieć, że odrobić nic nie odrobiliśmy. Ale pierwsze miejsce na odcinku mamy. No tutaj minimalne różnice czasowe, także tutaj nawet nie ma co podsumowywać. To jest najważniejsze, czyli klasyfikacja generalna rajdu po 6 odcinkach. W każdym razie nasza przewaga nad rywalami wzrosła, a do Bacy, czyli do Tomasa Rattstrema, stopniała. Także kontynuujemy. Odcinek numer 7. Siatista. Czy on się powtórzył? Nie, on się nie powtórzył. Odcinek numer 8. Kozani. Także póki co to się twórcy gry wysilili, bo przynajmniej wszystkie odcinki różne zrobili, jak do tej pory. No, słonko za chmurkami. Troszkę więcej już znowu tym razem mamy do naprawy. Ale akurat starczyło. Karoseria to tam nie ma większego znaczenia. Zresztą nawet okna, szyby mamy niepowybijane. Także karoseria jest w stanie bardzo dobrym, powiedzmy. Nie idealnym, ale bardzo dobrym. I jedziemy. Siódmy odcinek. Dobrze, że się udało szybko przejechać. Ale pewnie już spadniemy. A nie, jeszcze pierwsze miejsce utrzymaliśmy. No, teraz już strata będzie troszkę większa. 6 sekund. Teraz dosyć ładnie pokonaliśmy ten zakręt. Ale co z tego, jak przewaga dalej rośnie? Oczywiście naszych rywali, nie nasza. Jak oni tu muszą jechać, że oni takie czasy tutaj kręcą? No dobra, ja idealnie nie jadę. Ale też jakoś po poboczach nie rozbijam. A 10 sekund straty już mam. Teraz troszkę odrobiłem, ale znowu mnie tutaj wywaliło, więc przypuszczam, że na zero wyjdę. Ten odcinek bardzo słabo. 10,5 sekundy straty. Ósme miejsce. I tak lepiej o 3 sekundy ponad w porównaniu do rekordu tego odcinka. Także to jakbyśmy pojechali tak jak poprzednio, to w ogóle by była masakra. No tak, i do Rattstrema straciliśmy te 10,5 sekundy. Do Colina McRae no troszkę mniej, ale to 8.
No jednak chyba trzeba pomału się przyzwyczaić do tego, że trzeba jednak bronić tego drugiego miejsca, a nie atakować pierwsze, bo to pierwsze to 28 sekund, to nawet nie ma mowy. Ale dobrze jest też, że Colin McRae spadł na czwarte i oby się to tak utrzymało. Kontynuujemy odcinek 8. No i niech tutaj pójdzie jakoś lepiej. Troszkę więcej drzew się pojawiło na tych późniejszych odcinkach. Także trzeba bardziej uważać. Tu w ogóle tej trasy nie było widać. Ja myślałem, że mam jechać prosto, a tu się okazuje, że tu był taki skręt prawie 90 stopni. To już się nieraz na tym łapię podczas tej rozgrywki. To i także 5 sekund straty tylko. Coś może jeszcze się tutaj uda odrobić, bo aż tak tragicznie na tym odcinku nam nie idzie. No tak, tylko właśnie powiedziałem, że się uda odrobić i oczywiście wypadłem z trasy. No odrobić to tutaj się nie uda odrobić. No i znowu 10 sekund straty. Także coraz gorzej to nam idzie. No ale tak jak się można spodziewać, im dalszy odcinek, tym będzie trudniej. A najgorsze jest to, że Gronholm teraz bardzo dobrze sobie radzi. I zobaczymy, czy on już nas nie wyprzedzi. No dokładnie, już mamy do niego teraz straty 4 sekundy. Także nie tak to miło wygląda. No i tak się trzymamy na trzecim miejscu. No to też nie ma tragedii oczywiście. Ale nie spodziewam się, żebym na tym 9 i 10 odcinku jakieś porządne czasy wykręcił. Także spisuję sobie. Odcinek 9. Kilkis i on się na pewno powtarza. Natomiast odcinek 10 to jest Kozani i to też się powtarza. Także dwa odcinki się powtarzają, to znaczy miejsce, bo sam odcinek to nie wiem, czy się powtarza. Wy będziecie sobie mogli na filmiku cofnąć i porównać, czy te trasy są takie same, czy nie. Natomiast mi jest teraz ciężko powiedzieć. Dwa odcinki długie. Także zobaczymy, jak to będzie. No później jeszcze nas czeka ten odcinek na tym torze.
ale na razie, no tu już trochę więcej jest do naprawy. Także skrzynię biegów to na pewno. A później nic tak znowu strasznie nie jest rozwalone, ale co by tutaj było? Zawieszenie niekoniecznie, może sprężarkę. Dyferencjał jednak. Hamulce niekoniecznie, układ kierowniczy też poproszę. I może te półosie. No i dobra, dwa przedostatnie w zasadzie odcinki, ale są to odcinki nowe. Ich na poziomie średnio zaawansowanym nie jechaliśmy. I zobaczymy, czego się będziemy mogli po nich spodziewać. Na pewno jakichś mega czasów, które będą wykręcane przez kierowców komputerowych. Ale my jeszcze nie składamy broni. Nie wiem, czy to ścięcie to akurat mi pomoże, czy nie. Bo jednak jak się wyjedzie poza trasę, to on zwalnia mimo wszystko. Więc tu koniec końców pewnie człowiek na zero wychodzi. Nie chcę nic zapeszać, ale na razie to dosyć dobrze to wygląda na tym odcinku. Sekundy przewagi nad Richardem Bernsem, co ciekawe. Aha, w porównaniu do poprzedniego rekordu, aha, no rekordu nie było, zapomniałem. 6 sekund przewagi nad Markusem Gronholmem, natomiast 10 sekund przewagi nad Tomasem Rattstrem. Także muszę przyznać, że jak na 9 odcinek w całym rajdzie, i na nowy odcinek, którego nie jechaliśmy do tej pory, to muszę przyznać, że on był dosyć łatwy i dosyć fajnie nam poszło. Także cieszę się z tego bardzo. Oby tak dalej, chociaż czasu jest coraz mniej na odrabianie. Ale troszkę się podbudowałem, bo tak nad Gronholmem znowu mamy sekundę przewagi. Ale tu cały czas trzeba uważać. No Makre już do nas traci trochę więcej. Natomiast Rattstrem, no to już jednak trzeba powiedzieć sobie wprost, że on ten rajd wygrał. To taką przewagę to można by było spróbować odrobić na średnio zaawansowanym, ale to też nie powiedziane, żeby się udało. Skupiamy się teraz na przedostatnim odcinku. I oby tu było podobnie jak poprzednio, na 9 odcinku.
No, różnice są minimalne. Chociaż teraz akurat już straciłem prowadzenie na tym odcinku. Tutaj mam do Was taką uwagę, żebyście zwrócili uwagę na tył auta i zobaczyli, jaki on jest wyraźny. To znaczy, chodzi mi o to, że on jest w dosyć wysokiej rozdzielczości, jest taki wyostrzony, bo to sobie porównamy zaraz na tym odcinku, który odbywa się na tym zamkniętym torze i zobaczycie, jak to tam wygląda, bo różnica jest kolosalna. Ja to już zauważyłem ostatnio, podczas pierwszych odcinków, jak jechaliśmy. Natomiast teraz Wam chcę to pokazać, także zwróćcie uwagę szczególnie też na tablicę rejestracyjną. No, drugie miejsce, także fajnie. Szczególnie na tablicę rejestracyjną, jaka ona jest wyraźna, czytelna i wyostrzona. Drugie miejsce. No, tutaj różnice to są praktycznie sekundowe. Ale tak, oczywiście do Radstrema straciliśmy, natomiast do reszty strawki tam sekundę, dwie, cztery, pięć odrobiliśmy. Także przed ostatnim odcinkiem klasyfikacja tak się przedstawia. Na pierwszym miejscu niezagrożony Tomasz Radstrem, drugie miejsce my, trzecie miejsce Gronholm. On ma do nas 6 sekund straty, także myślę, że nam się to uda utrzymać. Czwarte miejsce Colin McRae stratą 10 sekund, no tam 9 z groszami. No i później Richard Burns i Tommy Mäkinen, to już praktycznie oni tylko walczą o to, żeby pozostać na miejscu 5 i 6. I dobra, ostatni odcinek. Veroja. Odcinek w miejscowości Veroja. Oczywiście odcinek po tym torze. Długość odcinka 2 km. I teraz tak, na prawo. Czyli naprawimy sobie zawieszenie. Dyferencjału nie będę naprawiał, bo on jest praktycznie nienaruszony. Hamulce naprawimy. Układ elektryczny. Wał napędowy. Półosie. Karoserię, no i tyle, bo na dyferencjał nam nie starczy, ale tak jak mówię, no on jest w minimalnym stopniu uszkodzony, także jedziemy, ostatni odcinek. O, i właśnie to, co Wam chciałem pokazać, a zauważcie sobie, jaki tutaj jest tył samochodu rozmazany. I nie wiem, o co tutaj chodzi, czy to jest spowodowane tym, że to jest, odcinek, który odbywa się na torze, że na przykład dwa auta tutaj jak gdyby biorą udział w odcinku, czy po prostu to jest spowodowane tym, co prawda w Colina jedynkę nie grałem, ale czy to nie jest spowodowane tym, że po prostu te odcinki na tych torach są żywcem skopiowane z jedynki i w jakiejś mniejszej rozdzielczości, czy coś w tym stylu. No bo różnica tu jest masakryczna.
Tam na tych odcinkach jest wszystko ładnie wyostrzone, w wysokiej rozdzielczości, a tutaj praktycznie ta tablica rejestracyjna jest nieczytelna. Także to Wam chciałem przekazać, taką uwagę. I wydaje mi się, no to tak wygląda, jakby rzeczywiście to było przekopiowane z pierwszej części gry. Aczkolwiek ja w tą pierwszą część nie grałem, także nie mogę tego powiedzieć, czy tam też były takie wyścigi po torach. Czy były takie same rajdy i tak dalej. No ale tutaj to się nie postarali. Tutaj akurat twórcy mają minusa. No oczywiście do Rattrema straciliśmy sekundę i 72 setne. Ale to już i tak było wiadomo od dawien dawna, że z nim nie wygramy. Także wyniki i 11 odcinka, 8 miejsce. Natomiast w całym rajdzie drugie miejsce. No strata 24 sekundy do Rattrema. Ale nad Gronholmem znowu 4 sekundy przewagi, także ani dużo, ani mało. No taka przewaga, powiedzmy, bezpieczna. Na czwartym miejscu Colin McRae, piąty Richard Burns i szósty Tommy McKinnon. Tu się nic nie zmieniło. No dalej to nasz kolega z zespołu. Co ciekawe, na siódmym miejscu dużo mu nie brakło, żeby zapunktować. Czyli Harry Rovanpera. No ale on ten rajd chyba też mi się wydaje, że ostatnio dobrze pojechał, także mnie to nie dziwi. Ósme miejsce Freddy Lua. No i dalej dziewiąte, dziesiąte. Szesnasty zawodnik miał czas 31:33. Czyli to jest straty. O, 3 minuty i 21 sekund. No to już w ogóle nie ma co komentować. Okej, w rajdzie Grecji zdobyliśmy drugie miejsce, czyli 8 punktów. Do Colina McRae odrobiliśmy 4 punkty. Także chociaż tyle. Do Gronholma 2. Do Rattrema straciliśmy znowu 4, ale on też jakoś dobrze w tym rajdzie Finlandii nie pojechał. Także przechodzimy sobie teraz do klasyfikacji generalnej po dwóch rajdach. No w rajdzie Grecji udało nam się zdobyć srebrny trofeum, niestety tylko. I tak się prezentuje klasyfikacja generalna. Aha, czyli ten Rattrem to on jednak dosyć ciekawie. Czyli on miał trzecie miejsce w rajdzie Finlandii. Teraz się zrównał z punktami z Colinem McRae. Oni mają po 16 punktów. Na trzecim miejscu jest Markus Gronholm 12 punktów. Natomiast my z Richardem Burnsem mamy 10 punktów. I to nam daje póki co ex aequo czwarte miejsce. A dalej z jednym punkcikiem Freddy Lua oraz Tommy McKinnon. Także tak się prezentuje klasyfikacja generalna. Jak pójdziemy dalej, będzie wstęp do następnego odcinka, do następnego rajdu. Kontynuujemy. I przed nami Francja. Kręte górskie asfaltowe drogi pełne ciasnych zakrętów wycisną z kierowcy i z samochodu siódme pory. Tutaj trzeba się wykazać precyzją w prowadzeniu i nerwami ze stali. Tylko tak można uzyskać te kilka sekund, które pozwolą wspiąć się na pod. No oczywiście rajd Francji w następnym odcinku. Także zapisujemy grę. I wychodzimy. Ja wszystkim dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Cześć!